Kojarzycie mit o Ikarze, który na skrzydłach stworzonych przez ojca wzbił się pod samo słońce? Ludzie od zawsze patrzyli w niebo i marzyli o lataniu. Może dlatego w XXI wieku tak bardzo lubimy oglądać ujęcia z dronów i to jest powód ich popularności? Nie wiem, ale wiem jednak, że dzisiaj mamy w rękach gorący towar w postaci nowego drona DJI, a mianowicie DJI R2S. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, która interesuje każdego: kamery. Możecie ją znać, bo już Mavic 2 Pro robił dzięki niej rewelacyjne zdjęcia, porównywalne z zaawansowanymi aparatami. Matryca CMOS ma przekrotną 1 cala i rozdzielczość 20 megapikseli. Została zamocowana na 3-osiowym gimbalu, dzięki czemu rejestrowany obraz jest wyjątkowo stabilny. Kamera daje możliwość kręcenia filmu w genialnych parametrach: 4K w 60 klatkach na sekundę lub 5.4K w 30 klatkach na sekundę. No jest moc. Dron jest wyposażony w zestaw czujników, które możemy znaleźć u góry, u dołu, z przodu oraz z tyłu. Wykrywają one przeszkody i zapewniają bezpieczeństwo lotu. Dodatkowo dron posiada system AirSense, który dzięki odbieraniu sygnału ADS-B wysyła ostrzeżenie o przelatujących w pobliżu samolotach i helikopterach do aplikacji DJI Fly. No dobra, to teraz może coś o samym lataniu. Maksymalny pułap lotu to 5000 metrów i rozpędza się on do 19 metrów na sekundę. Możemy latać do 31 minut i tak, dobrze słyszeliście, 31 minut na jednej baterii, co przekłada się na łączny dystans nawet 18,5 km, przy efektywnym zasięgu aparatury sterującej do 6 km. Oczywiście mówimy o otwartej przestrzeni i braku przeszkód. A ja pamiętam czasy, kiedy ludzie mówili: no co komu ten dron? 8 minut lotu. To już minęło. Waga 595 gramów, wymiary po rozłożeniu 183x253x77 mm, zaś po złożeniu 180x97x77 mm. Dronem DJI R2S możemy sterować manualnie, to oczywiste, ma on jednak również mnóstwo inteligentnych trybów lotu, które można obsługiwać nawet nie mając dużego doświadczenia. Jedną z najciekawszych funkcji jest Master Shot. Działa ona tak, że zaznaczamy obiekt, a dron rozpoczyna nagrywanie i wykonuje 10 różnych manewrów w jednej sekwencji. Mamy tu też takie tryby jak Focus Track, Quick Shot, ale wiecie co? Niech przemówią ujęcia, a nie słowa. Dronuś, wychodzimy. No, dzień dobry! Dzień dobry! Jesteśmy tutaj, piękny, słoneczny dzień, bardzo głośno, mnóstwo kurzu, a dokładnie autodrom w Słomczynie. A ze mną jest Jasiek, a dokładnie Mr. Fly Guy, dzień osoba, dobry. Która na dronach się zna i lata od wielu lat. Jak wrażenia? Bardzo dobre wrażenia, bardzo fajny dronik, stabilny, lata się nim świetnie, dużo materiału nagrałem tutaj. No, to zobaczmy ten materiał. Bo ty zajmujesz się tym profesjonalnie, zawodowo już i tak, zawodowo. Raczej manualnie sterujesz dronem. Tak, teraz tak. Pytanie, jak osoba świeża właśnie sobie zrobiła uprawnienia, kupuje tego drona, czy jest trudny w obsłudze? Nie, nie jest trudny w obsłudze, on ma bardzo wiele funkcji takich, które ułatwiają, jak gdyby możesz go zaprogramować właściwie jak chcesz. No. Zauważyłem też w specyfikacji i o tym wspomniałeś, o followowaniu, że jest coś, co się nazywa Focus Track i on się dzieli na Active Track i na Spotlight. Jak mógłbyś mi wytłumaczyć różnicę? Active Track, czyli na przykład jak przejechał obok nas samochód, tak? Chcemy go złapać, żeby po prostu dron za nim leciał. Zaznaczamy dany obiekt i on po prostu leci za nim, tak? Cały czas leci i go trzyma w kadrze. Czyli followuje. A tak. Spotlight? Spotlight jest to taka funkcja, że na przykład też zaznaczamy dany samochód, który nie wiem, jest w miejscu, stoi, mhm. I lecisz sobie dronem, a kamera cały czas trzyma go po prostu w swoim
obiektywie i nie opuszcza. Czyli sterujemy już tym dronem wtedy? Możemy sterować, tak, a cały czas jak gdyby ten obiekt znajduje się w kadrze. No, to ja tutaj widzę spory potencjał, na przykład w jakimś sporcie. Tak, nie tak. Tylko samochodowym, ale tak, ogólnie. Tak, ogólnie na pewno też się przyda ta funkcja, te funkcje się przydadzą, na przykład jak jesteś na wakacjach, możesz sobie zrobić dla siebie jakiś film, tak, i nagrywać siebie na rowerze, swoją wybrankę, cokolwiek. A powiedz mi czas użytkowania, nagrywania? Producent podaje, z tego co pamiętam, 31 minut chyba. Ja nim latałem, nie patrzyłem na zegarek, ale bardzo długo. Naprawdę czas jest totalnie wystarczający, nie miałem żadnego problemu, że martwiłem się, że zaraz przestanie działać bateria albo będę musiał szybko lądować. Więc wydaje mi się, że ten czas może być zbliżony. Cały czas byłeś tam. Byłem. Sporo nagrywałeś. Wiadomo, że jest stabilny, że wiatr mu nie przeszkadza i wiatr mu nie groźny. I na pewno sprawdzałeś funkcję. Tak. Teraz pytanie, która podobała ci się najbardziej? Myślę, że MasterShot jest ciekawą funkcją bardzo, ponieważ pozwala jak gdyby sam robić za ciebie ujęcia. Zaznaczasz dany obiekt, dron robi albo półokrąg, albo zbliża się, oddala, wyżej robi ten półokrąg, niżej robi półokrąg, więc jak gdyby masz duże pole, z którego możesz wybrać i jest stabilny przy tym, tak? Jeżeli ty sam to zrobisz, może ci się omsknąć palec, może ci coś źle wyjść, no i masz ujęcie po prostu niekompletne. Czyli idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z dronem i nie mają tej pewnej ręki, tak jak ty. Tak, dokładnie. Tak. To znaczy, mi też się może omsknąć ręka, każdemu może się zdarzyć. A to wydaje się, że przy tym wietrze, który dzisiaj był, że jest to stabilne i rzeczywiście daje radę. Widziałem w specyfikacji, że jest taka paczka takich quick shotów, gdzie można tam znaleźć bumerang, można tam znaleźć asteroidę. Na czym to polega? Asteroida polega na tym, że robisz ujęcie i jak gdyby tworzy ci się kula ziemska troszeczkę. On się oddala i przybliża. To jest ujęcie, no musisz to zobaczyć, pewnie zaraz to zobaczysz, jak to wygląda. Jest to bardzo ciekawy efekt, który też daje dużo możliwości na twoje kanały social media albo coś takiego. Bo bumeranga to akurat kojarzę, bo z poprzedniego filmu, jak robiliśmy o Mavico Airze 2, to tam mogliście zauważyć akurat bumeranga. To jest takie odlot, przylot. Tak, taki, tak. To takie bananie. No dobra, myślę, że jedno z ważniejszych pytań, które powinno się pojawić. Dla kogo ten dron? Ten dron może być zarówno dla osoby, która jest dopiero początkującym droniarzem, może zaczyna swoją przygodę z dronami dopiero i chce się czegoś nauczyć i zrobić fajne ujęcia, ale również ten dron na pewno nadaje się dla osoby, która robi jakieś mniejsze produkcje, i na pewno sobie da radę. Również ten dron dla mnie by był idealnym backupem, tak? Czyli w momencie, kiedy ja robię jakieś ujęcia dla mojego klienta, coś się wydarzyło z moim dronem, nie wiem, rozbiłem bateria, cokolwiek, biorę tego drona i naprawdę nie ma w ogóle żadnego problemu, żebym nim dokończył swoje ujęcia. Powiem ci szczerze, że mnie przekonałeś. To co muszę zrobić? Jak w ogóle zacząć przygodę z dronem? Na pewno musisz nabyć drona, zarejestrować się. Wszystkie linki na pewno tam podacie, więc będziecie wiedzieć. W opisie filmu. W opisie filmu wszystko będziecie wiedzieć. No i latać, no. Check-iny robić, czyli odznaczać się, jak gdzieś latacie i latać, 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 trenować. To był dzień pełen emocji tu na autodromie w Słomczynie, gdzie razem z Jaśkiem, operatorem drona, pogadaliśmy o tym dronie, polataliśmy troszeczkę i dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy. Jeżeli chcielibyście zacząć swoją przygodę, to zapraszam do opisu, tam link do tego drona, oczywiście na Media Expert i jeszcze informacje, jak w ogóle zacząć swoją przygodę z dronem, gdzie się zarejestrować. Łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!